Cześćko ziomeczki, z tej strony Szybki Banan. Witam was serdecznie na serwerze mindserver.pl na trybie RPG, który dzisiaj będę wam prezentował. Będę wam prezentował dokładnie event, który przygotowałem specjalnie na to otwarcie. Jest godzina 19:30, serwer jest full, 100 na 100. Zobaczcie, prawie cały, no tak, cały dzień praktycznie od otwarcia serwer jest pełny. Graczom bardzo się podoba, co mnie cieszy. Dobra, zacznijmy ten event. Backcast, zaczynamy. Okej, brama eventowa jest już otwarta. Gracze, myślę, tak, bez problemu weszli w tą bramę, przeszli na drugą stronę i event się już będzie rozpoczynał, tak więc nie będę gorszy, również się przeniosę. Dobra, ja sobie włączę game moda i postaram się z wysoka wam wszystko pokazać. Game mode, kurczę, więc nie mogę. Game mode 1. Tak, mam też trochę laga, bo wszyscy gracze się tutaj przenieśli. Tak, trochę lagi mamy. No dobrze, gracze jeszcze są niezorientowani, gdzie mają iść, ale zaraz się pewnie zorientują. Jest troszeczkę, lekkie lagi są, ponieważ wszystkim wczytuje się mapa i jak 100 osób naraz pierwszy raz jest na tej mapie, to ta mapa ma prawo się troszeczkę dłużej wczytywać. No dobrze, myślę, że gracze za chwilę się zorientują, gdzie mają iść, że mają iść przed siebie i tu będzie taka twierdza. Mapa mi się też troszeczkę wolno renderuje, ale to... O, już lagów nie mam, ktoś napisał. No, ja za chwilę już też nie powinienem mieć lagów. Mimo, że nagrywam frapsem, to jeszcze wolniej mi się to wszystko ładuje. Tak czy inaczej, tutaj się już pojawiają... To jest twierdza, w której trzeba pokonać mnie generalnie, tak? I gracze już mogą... Atakujcie... fortecę. Fortece. Atakujcie fortecę, na jachcie jest boss. I jak widzicie, tutaj mamy przeróżne potworki. Zobaczcie, tutaj mamy strażniki banana. Tak jest, ponieważ to jest event, w którym trzeba pokonać mojego klona. Więc gracze, no myślę, że bez problemu sobie teraz radzą. Prawdę mówiąc, aż może za niski ten spawn zrobiłem potworu. Strażnicy banana, oni się tutaj spanują notorycznie. O, predator jest. Predator to on potrafi znikać i teleportować się w inne miejsca. No jakaś klepa już tutaj jest, początkowych, o, strażnicy banana znowu biegną. Gracze mogą sobie tutaj troszeczkę podekspić, ci strażnicy są bardzo słabi, specjalnie ich zrobiłem celowo słabych, żeby gracze mogli sobie troszeczkę podekspić na prostych potworach po prostu. Te potwory są słabsze niż zombie, zrobiłem je celowo, właśnie żeby w formie eventu gracze mogli sobie nabić expa na, o, tu mamy ochroniarzy banana. Te potwory są naprawdę bardzo słabe, najsłabszym mieczem na kilka uderzeń jesteście w stanie ich wszyscy rozwalić. Tutaj mamy kolejne potwory. Jeszcze troszeczkę inne, tu predator, to też jest oczywiście potwór, właśnie zginął. Co dalej? O! Słyszałem pijawkę, ale już nie wiem gdzie jest. Czemu predatorzy, a czemu by nie? To są bardzo słabe wersje predatorów, tak więc... tu mamy jeszcze jakiegoś żołnierza. Tam jeszcze też garstkę żołnierzy, a tam jest jacht. O, już ktoś doszedł do jachtu, jak widać. I na tym jachcie jestem ja. O, nawet mnie widać, zobaczcie, jestem tutaj. Szybki banan, to jest mój klon. I jego trzeba pokonać. Jak się go pokona, to jest szansa na... Znaczy jest pewność, że wydropi z niego mieczyk. Bardzo fajny mieczyk. Jeszcze tam nikt do mnie nie doszedł, jak widać. Raczej jeszcze chyba nie wiedzą, jak tam za bardzo dojść. O, chociaż nie. Już ktoś doszedł. I mamy tutaj gdzieś banana. Jak widać, troszeczkę ten statek rozwalili, więc go wypuścili automatycznie. O, mam pijawka. O, no. Coś się dzieje. Gdzie ten banan? Zabili go? Chyba nie. Czyżby go tutaj bili? Też nie. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest szybki banan, który się tutaj zespawnił. Przed chwilą go widzieliśmy, ale nam znikł. Znikł nam i nie mam pojęcia, gdzie się pojawił. A może tu jestem? Może tutaj? Kogoś tutaj leją. O, jestem! Tak, jestem! Właśnie tak! Już myślałem, że gdzieś się zgubiłem, ale nie. Jest szybki banan, wszyscy atakują. Kto zwycięży? Nie wiem kto.
lot jest losowy, więc osoba, która jest najbliżej, w tym momencie go dostaje. Myślę też, czy nie wprowadzić małej zmiany, która sprawi, że dużo graczy to próbowało. Zaraz wam opowiem, o co chodzi, żeby ekwipunek leciał automatycznie do inwentory. Później wam opowiem, dlaczego uważam, że to jest troszeczkę głupie. No, są plusy i minusy, ale do tego wrócimy. Na razie nie gracze jeszcze walczą. Walczą, ja spróbuję też może uderzyć tego banana, żeby zobaczyć, ile mu życia pozostało. Oj, ciężko, znowu go zapchali pod spódł. Boss ma dużo HP, ma 2000 HP, ale jest bardzo słaby, tak samo jak wszystkie potwory tutaj są bardzo słabe, dlatego no, jest to taki bardzo lightowy event, w którym gracze mogą podekspić i mogą wygrać fajny mieczyk, bo ten mieczyk dopiero wypada na ekspowisku na 15 levelu, gdzieś tam żelazny bodajże ustawiłem, więc no, jedna osoba będzie partem. Dobra, uderzmy banana, zobaczmy, ile ma życia. Mieliśmy przez sekundę, jest 1000 życia. 1000 na 2500 życia mu pozostało. W sumie nie jest najgorzej z tymi legami. Jak na taką ilość osób w jednym miejscu, naprawdę nie jest najgorzej. Bałem się, że będzie jeszcze gorzej, a wydaje mi się, że jeszcze będzie się dało zoptymalizować troszeczkę. Mam teraz ustawioną bardzo dużą ilość renderowania się chunków, bardzo dalekiej odległości. Zobaczcie, aż tam mi chunki renderuje, w ogóle mi one nie są potrzebne. Myślę, że jak to obniżę, to też wpłynie to korzystnie na lagi, które mogą się pojawiać. Chociaż przy tym obecnym stanie, jak 100 osób bije jednego bossa, wow, chyba go... Tak, ja zrobiłem ograniczenie mapy, teleportował się tutaj, czy mi się wydaje? Nie. Przeniósł się z powrotem na spawn, tak. Jeśli go zlurujecie za daleko, czy będziecie kombinować, czy coś, to on automatycznie się przeteleportuje w miejsce, z którego przybył, czyli w tym momencie na statek. Ktoś go chciał już tam daleko zaprowadzić, on tutaj się teleportował. Na statku. No, i zobaczmy może, ile ma życia przy okazji. Zobaczmy. 450 życia. 450 na 2500 życia. No i co? Kto będzie szczęśliwcem? Czy już go zabili? Czy jeszcze walczą? Chyba jeszcze walczą. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, gdzie on jest. Czy już zginął? Nie, wypadł za burtę. Tak jest, wypadł za burtę. 200 życia ma. 170 na 2500. Będę ich informował, nie każdy ma moda. 130 życia. 110. 94. Już tak na oko strzelam. To już jest kilka hitów. Ostatnie uderzenia. 50 życia, 40 HP. I kto zwycięży? Kto wygra przedmioty? 10 HP. Wypad. I są tam przedmioty. Widzieliście kryształ? Był kryształ. Gratuluję zwycięzcom. Nie wiem, komu się udało. Ktoś ma emerald. Jeszcze powinien rubin wypaść. Jeszcze na pewno miecz wypadł. I wypadł też diament. No tak czy inaczej, ktoś... Tak, to już jest koniec, to jest taki, myślę, prosty event z jednym bossem. Durgrason się tutaj spanić już nie będzie. Natomiast spanią się inne potworki, na których jeszcze można lekko podekspić. Są to bardzo lightowe potworki, więc... O, ktoś tam ma miecz, Narf pisze, że ma miecz. 26 level. Ostatnie 5 minut free expa. Później ekspowisko zamykam. Dziękuję za udział w evencie. I tego typu eventy na pewno będą bardziej często organizowane. Będą inne mapy, inne potwory, inne misje, inne zadania. A tutaj jest tylko już moja wyobraźnia, to co sobie wymyślę, to dla was przygotuję. Mam nadzieję, że graczom się to spodobało. Wiadomo, rozczarowanie jest tych graczy, którym nie udało się czegoś zdobyć, no ale myślę, że jeszcze jak ci, co podekspią, to też będą szczęśliwi. To jest zawsze dodatkowy exp. Co jeszcze? O, tu predatorów mamy. No, ale ich tak łatwo nie jest zabić. Niby są słabi, ale oni się teleportują często. O, właśnie o tym mówiłem. Co jeszcze? Tutaj, o, tu są pijawki. To są słabe wersje takich toksycznych pijawek, które można spotkać na wyższym levelu.
One potrafią zaatakować gracza i wtedy nick gracza się zmienia na pijawkę i ta pijawka wysysa z jego mózgu krew. W taki sposób właśnie. Jak się jeszcze jakaś pojawi, to wam pokażę. Może jakiś gracz... No nie, nie widać nikogo. No dobrze, tak czy inaczej, co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem was zapytać. Co sądzicie o tym, aby przedmioty, które dropią z potworów, wpadały automatycznie do ekwipunku? Generalnie mamy takie zastosowania na niektórych serwerach naszych, ale no tutaj myślałem, że to będzie głupie z tego względu... Znaczy wyjaśnię wam, dlaczego uważam, że to jest fajne i głupie. Może z dwóch stron, bo wielu z was na serwerze mi proponuje, żeby takie samo coś dodać tutaj, ale... No ale ja się waham i już wam wyjaśnię dlaczego. Fajne to jest z tego względu, że no faktycznie, jeśli jest ekspowisko, szczególnie na niskich levelach i powiedzmy... nie wiem, kilka osób... Albo inaczej, bijemy sobie potworka, zabijamy go i wypada z niego diament. A obok nas jest tam wiadomość, czy pięć innych osób. No to jest wielka szansa, że ktoś nam zwędzi ten diament i faktycznie nam go zabierze. No i przy takim założeniu to jest faktycznie fajne... Oj, nie spamuj mi. Przy takim założeniu to jest faktycznie fajne, że jeśli ktoś chciałby nam ukraść ten diament, no to mamy to bezpieczeństwo, mamy tą pewność, że nikt tego diamentu nie zabierze, on automatycznie trafia do naszego ekwipunku, no i jest bezpieczny. No ale pojawia się też sytuacja, w której już nie jest tak ciekawie. I dam wam przykład. Idziemy sobie powiedzmy na jakiegoś bossa. Dobra, pierwszy zwykły, najprostszy boss. Niech to jest boss zombie, chociaż wolałbym przedstawić wam jakiś trudniejszy przykład, ale dajmy, że to jest boss zombie. Idziemy na bossa zombie. Załóżmy, że ten boss zombie jest naprawdę bardzo silny i powiedzmy ma 2000 HP. I go bijemy, zabiliśmy już mu tam, nie wiem, 1900 HP, zostało mu ostatnie 100 i przychodzi jakiś koks. I ten koks uderza tego zombiaka dwoma hitami, dwa razy mieczem rzuca i go dobija. I w tym momencie... Cały lot jest jego. Wszystko po prostu, co myśmy go bili, powiedzmy, nie wiem, biliśmy się z nim 20 minut, a przychodzi ten koks, dobija go po prostu i w tym momencie za to, że on zadał ostatni atak, to wszystkie przedmioty są jego. No i to jest troszeczkę takie, wydaje mi się, no średnie. No generalnie istnieje dużo pluginów gotowych, które rozwiązują ten temat i można te przedmioty automatycznie transportować do ekwipunku, ale nie jestem przekonany, czy będzie to dobra opcja. I tutaj pytam was, co wy o tym sądzicie? Wolelibyście, aby te przedmioty automatycznie trafiały do waszych ekwipunków, czy żeby dropiły na ziemię i... no i działał ten system, który działa obecnie, prawda? Musicie sobie wyobrazić wiele sytuacji, bo zwykłe ekspowiska to nie jest jedyne miejsce, gdzie można ekspić. Innymi przykładami będzie powiedzmy, nie wiem, Ender Dragon, gdzie będziecie bili się ze smokiem i wiadomo, jak będzie już walka ze smokiem, to... Musicie zdecydować, czy chcecie, żeby ten smok w momencie wyrzucenia tych ostatnich przedmiotów wyrzucił je na ziemię i kto pierwszy je złapie, ten będzie je po prostu miał, czy po prostu ma wygrać ten, kto zada ostatni cios. Tutaj musicie, myślę, zdecydować. To jest RPG i to jest element każdej gry. Bardzo często jest tak, że po prostu jest kto pierwszy, ten lepszy i w wielu grach to tak działa, czy to się gra w jakiejś... Znaczy, to jest podzielone. No, jest Diablo, jest Tibia, jest Metin. W jednych grach jest faktycznie automatycznie ekwipunek trafiający do ekwipunku, że no automatycznie trafia temu, kto zabił. A natomiast w innych jest kto pierwszy, ten lepszy. Czyli krótko mówiąc, przedmiot wypada, kto ma troszeczkę większy refleks, albo kto ma troszeczkę więcej szczęścia i kliknie po prostu, albo znajdzie się akurat w Minecrafcie w dobrym miejscu, o dobrym czasie, to po prostu ten przedmiot dostanie. Tutaj zdecydujcie, napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie. Dajcie znać, jakie macie odczucia na temat tego trybu. Kto grał, to też niech się wypowie. Myślę, że jakiś taki fajny komentarz no świadczące o tym, że graliście na serwerze, dajcie w komentarzach, będzie mi miło, jeśli mnie o tym poinformujecie. Będę miał też świadomość, że moi widzowie, którzy mnie oglądają, również tutaj grają. No i chyba tyle, dzięki serdecznie na chwilę obecną. Na pewno za chwilę, jutro pewnie pojawią się nowe przygody bananowe tutaj na tym serwerze właśnie z serii RPG. Ja levela jeszcze specjalnie nie wbijałem. Tylko i wyłącznie, a te przedmioty, co mam w ekwipunku, za każdym razem kasuję, cały czas daję clear i opieram się tylko na tym, co mam w Ender Chestie. Nie gram na żadnych jakichś fałszywych przedmiotach, to mi zostało z mojego ekwipunku. Zbroję już straciłem, troszeczkę diamencików zebrałem. Więc staram się grać dla tej serii jak najbardziej tutaj uczciwie z graczami. Zresztą gracze to widzą, bo ekspiem często razem z nimi.
Dobra, z tej strony będzie wszystko, myślę, z mojej strony. Zapraszam Was do kolejnego odcinka, który będzie już jutro. Jeśli macie jakieś pytania, dajcie je w komentarzach, jeśli macie jakieś propozycje również. No i będę wdzięczny, jak się odniesiecie do tej najważniejszej dla mnie sprawy, czyli do tego, jak mają się zachowywać te ekwipunki. Czy tak jak teraz, czy mają automatycznie wpadać temu, kto zada ostatni cios. Nie będę już przedłużał, dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka, zapraszam Was na kolejny. No i do usłyszenia, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, cześć pompa.